Dzień dobry Państwu. Skandal za skandalem. Polski konsul honorowy w Stanach Zjednoczonych, Maria Szonert-Binienda, została zawieszona w obowiązkach konsula honorowego za hejt w sieci. Dotyczący kogo? Dotyczący Donalda Tuska, który jest w tej chwili jakby prezydentem Unii Europejskiej, bo jest przewodniczącym Rady Europejskiej. MSZ zawiesza konsula honorowego RP w Ohio, Marię Szonert-Biniendę, w pełnieniu obowiązków. To efekt jej wpisów w sieci, w których opublikowała zdjęcie Donalda Tuska w mundurze SS. Szef Rady Europejskiej zgłosił sprawę do prokuratury, a pani konsul tłumaczy, że jej konto na Facebooku zostało zhakowane, a na Twitterze nigdy go nie miała. MSZ nie miało wyboru i musiało odnieść się do sprawy pani konsul, bowiem zażądała tego premier Beata Szydło. Szefowa rządu stwierdziła w Brukseli, że oczekuje szybkiej decyzji ze strony ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Po reprymendzie resort spraw zagranicznych zawiesił Marię Szonert-Biniendę w pełnieniu obowiązków konsula honorowego. Dalsze decyzje według informacji PAP zapadną po powrocie szefa MSZ z Australii, gdzie składa on wizytę. Konsul honorowa RP Maria Szonert-Binienda, prywatnie żona członka podkomisji smoleńskiej Wiesława Biniendy, w piątek oddała się do dyspozycji ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Kierownictwo MSZ wcześniej przeprowadziło rozmowę z konsul honorową. Resort podkreślił wówczas w oświadczeniu, że treści publikowane przez konsul na jej prywatnych kontach w mediach społecznościowych przed otwarciem konsulatu honorowego wyrażają jej prywatne poglądy. Tusk w mundurze SS. Sprawa do prokuratury. Jakie to poglądy? Powodem krytyki, która spadła na panią konsul, jest jej aktywność w sieci, a przede wszystkim publikowanie nienawistnych wpisów. Chodzi o zamieszczenie na koncie Szonert-Biniendy na Twitterze zdjęcia przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w mundurze SS. Z kolei na Facebooku pojawiły się wpisy nawołujące do powieszenia Radka Sikorskiego. To było coś takiego. Dalej. Po takim wpisie powinno odwołać się Szonert z funkcji konsula. Takie coś to podłość albo idiotyzm. Jedno i drugie kompromituje Polskę. Wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna. Pełnomocnik Donalda Tuska, Roman Giertych, skierował w sobotę wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie znieważenia. Mogę z przykrością stwierdzić, że do tej pory prokuratura nie wykazała gorliwości, żeby ścigać z urzędu na te ewidentne wykroczenia, czyli przestępstwa. Dlatego tym razem postanowiliśmy, bo to jest oczywiście za moją zgodą, jednak skłonić prokuraturę do działania, mówił Tusk, uzasadniając skierowanie sprawy do prokuratury. Szczerze mówiąc, to mi się w głowie nie mieści, że ktoś taki może być konsulem i to jeszcze honorowym Rzeczypospolitej, komentował aktywność Marii Szonert-Biniendy Donald Tusk. Jeżeli idzie o takie wpisy, drodzy Państwo, Donald Tusk w mundurze SS, to nie jest nic nowego, bo jest pełno na YouTube filmów przedstawiających Donalda Tuska w mundurze SS, przedstawiających Michnika w mundurze NKWD w różnych filmikach dotyczących Okrągłego Stołu Magdalenki, i ci ludzie, którzy publikują te może nie karykatury, ale fotomontaże, nie są ścigani, konta na YouTube tych ludzi nie są zamykane. Natomiast tutaj mamy sytuację, że osoba, która pełni funkcję państwową, publikuje coś i z tego powodu wyciągane są w stosunku do niej, albo mają być wyciągnięte konsekwencje, być może prokuratorskie, ale została zawieszona w funkcji konsula honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Ale tak naprawdę nie to jest ważne. Otóż, drodzy Państwo, w Niemczech ukazała się książka, w której analizuje się karierę kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że
została wywindowana na kanclerz przez służby specjalne niemieckie i że Donald Tusk jest niemieckim agentem niemieckiej służby specjalnej BDV, który jest prowadzony i był doprowadzony aż do stanowiska premiera Rzeczypospolitej Polskiej. I proszę sobie uświadomić, Polka publikuje zdjęcie fotomontażu Donalda Tuska w mundurze SS i mamy aferę w mediach za granicą i w Polsce. Natomiast w Niemczech ukazuje się książka, w której niemieccy dziennikarze, śledczy informują, że Donald Tusk pracuje dla niemieckiego wywiadu i dzięki niemieckiemu wywiadowi jest jego w ogóle kariera w Polsce i MSZ, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, MSW, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie prowadzi żadnego śledztwa, nie ma żadnej reakcji. A działania Tuska w gospodarce były proste. Zadłużyć państwo polskie. Nie wiemy, czy te pieniądze Polska wzięła z Zachodu, czy to był tylko przepływ faktur, ale mamy spłacać. Polikwidował dużą ilość kopalni, polikwidował, drodzy państwo, posprzedawał niektóre kopalnie Niemcom. Wiadomo, w czyją stronę się kłaniał i z której strony wiał wiatr. Zlikwidował też stocznię gdańską. Skorzystały stocznie hanowerskie w Bremie, czyli w Niemczech. Drodzy państwo, jest afera, bo Donald Tusk jest szefem Rady Europejskiej, czyli prezydentem Unii Europejskiej. Ale nie ma afery z powodu wydania książki w Niemczech przez niemieckich dziennikarzy, powtarzam, śledczych, którzy informują opinię publiczną, że ten pan pracuje dla niemieckiego wywiadu. To nie jest niezależny polityk. I proszę zwrócić uwagę na tych zdjęciach z lat 89, gdzie Tusk jest młody o te 25 lat, ruda czuprynka do góry, taki studencik, co on robi przy takich ludziach jak Mazowiecki, jak Wałęsa, jak Waldemar Pawlak. Przecież jego ktoś musiał do tej paczki, która obejmuje władzę, a wiemy, że Wałęsa był kierowany przez służby specjalne, jego ktoś musiał protegować. On musiał mieć plecy. Co zrobił Czesław Kiszczak w 89 roku, kiedy były te zmiany? Nie chodzi mi o okrągły stół. On wydał polecenie dla służb specjalnych w Polsce, drodzy państwo, nie przeszkadzania służbom specjalnym obcych państw w penetracji Polski, czyli werbowaniu w Polsce swoich agentów. I dzięki temu właśnie możliwa była kariera Wałęsy, możliwa była kariera Kwaśniewskiego. Kwaśniewski przecież był agentem sowieckiego, czyli Związku Radzieckiego, KGB. I to był też jeden z powodów, dlaczego Aleksander Kwaśniewski nie został przewodniczącym NATO. Bo był taki moment, że wybiera się szefa NATO. I była propozycja z Polski, żeby Kwaśniewskiego, drodzy państwo, mianować szefem NATO. Ale Ameryka się nie zgodziła, dlatego że oni wiedzą, że to był agent sowiecki, więc ten człowiek jest jak chorągiewka. Takich ludzi się po prostu na stanowiska nie bierze, bo oni są sprzedajni. Oni pracowali dla kogoś, teraz mają pracować dla drugiej strony. No sami rozumiecie. I ja uważam, że w tej chwili Polonia amerykańska znacznie lepiej jest poinformowana o tym, co się dzieje w Polsce, zdaje sobie sprawę z tego, kto rządzi w Polsce i zdaje sobie też sprawę z tego, że PiS jest w swoich ruchach zablokowany. Dlatego, że Beata Szydło absolutnie nie powinna zawieszać Marii Schoner-Biniendy za wpis na Twitterze ze zdjęciem Tuska w mundurze SS, bo Tusk, drodzy państwo, pracuje dla niemieckiego wywiadu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. On pracuje dla Niemiec. Dla Niemiec pracował też minister obrony narodowej Plich, który był kim? Psychiatrą. On pracował dla fundacji Adenauera,
czyli dostawał od Niemców pieniądze przez fundację. I jaki był skutek jego pracy? No, skutkiem jego pracy było zmniejszenie się liczby żołnierzy w wojsku i osłabienie militarne państwa polskiego. Czyli my mamy agenturę w rządzie i PiS, drodzy Państwo, zamiast coś z tym zrobić, to kłania się w szeroki pas dla Unii Europejskiej, dlatego że rząd polski nie powinien w ogóle reagować na wpis Marii Schoner-Biniendy, dlatego że ten wpis jest zgodny z prawdą. Więcej, nawet powinien zająć wyraźne stanowisko i wszcząć śledztwo karne przeciwko Donaldowi Tuskowi. Bo osoba, która pracuje dla obcego wywiadu, jest po prostu, drodzy Państwo, największym zagrożeniem dla państwa. Jeżeli PiS tego nie robi, no to ta partia, drodzy Państwo, dużej przyszłości w Polsce mieć nie będzie. Wsadza się do więzienia takiego człowieka jak Mateusz Piskorski, założyciel partii Razem, która propaguje takie hasła lewicowe, marksistowskie, prorosyjskie, prochińskie, ale nie ma na tego człowieka żadnych dowodów, że on pracuje dla wywiadu Federacji Rosyjskiej, dla Chin, dla Kadyrowa, tak? Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, w Niemczech ukazuje się oficjalnie książka niemieckich dziennikarzy, którzy informują, kim jest Tusk. To jest kraj, drodzy Państwo, wolności słowa. Mówię o Niemczech. I nie ma żadnej reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie ma żadnej reakcji prokuratury. Czego oni się boją? Zwolnienia z pracy. To świadczy o tym, że albo PiS, drodzy Państwo, nie może zrobić to, co powinien, no bo jak? To by była dopiero afera aresztować szefa Rady Europejskiej i go sądzić w Polsce. To byłaby dopiero afera, a nie zdjęcie konsula honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Marii Schoner-Biniendy. Ona zdaje sobie sprawę, kim jest Tusk. Natomiast polskie społeczeństwo, które wstaje rano i wraca wieczorem, nie ma czasu coś poczytać, bo po pracy zjedzą ten obiad albo kolację, wypiją piwo i już są w łóżku i następnym dniu znowu w pracy. I dlatego ja kiedyś, jadąc do Warszawy, rozmawiałem z chłopakiem, który pracował w Niemczech, jechał do Warszawy na lotnisko, do Niemiec, do pracy, po urlopie w Polsce. I on do mnie mówi, że Tusk, drodzy Państwo, był najlepszym premierem w Polsce. To oczywiście nie teraz było, nie w chwili obecnej, to było jeszcze 2 lata temu. Jeszcze Tusk chyba był premierem, ale proszę zwrócić uwagę, jakie jest pranie mózgów. Jeżeli facet, który przez Tuska i przez Platformę Obywatelską nie ma pracy w Polsce i jeździ do Niemiec w pracy, chwali człowieka, przez którego nie ma w Polsce pracy. Bo przecież Platforma rządziła, drodzy Państwo, w Polsce bardzo długi okres czasu. Jako Platforma rządziła 8 lat, ale wcześniej rządziła pod innym szyldem. Rządziła pod szyldem Unii Wolności. To był Mazowiecki, to był Gieremek, to był Balcerowicz. Jeżeli w dużym mieście zamyka się fabrykę jedną, zamyka się drugą, to ludzie nie mają pracy. I wtedy albo wychodzą na ulicę handlować, na rynek, na bazar, albo jeżdżą po Europie, to tu coś urwał, to tam coś urwał. Ale nie potrafią skojarzyć dwóch faktów, że ich sytuacja materialna, że ich poziom zarobków w Polsce, ich w ogóle zła sytuacja wynika z tego, że w Warszawie na stanowiskach siedzą osoby, które raz, że podejmują złe decyzje, dwa, że będą zawsze podejmować złe decyzje, bo to są osoby niesuwerenne, podporządkowane albo niemieckiemu wywiadowi, albo tak jak PiS, naciskane z zagranicy, że jeżeli czegoś nie zrobią, no to urwą im głowę. I taka jest, drodzy Państwo, sytuacja i
tak i jest skandal. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość i Beata Szydło absolutnie nie powinny zawieszać funkcji konsula honorowego Rzeczypospolitej w Stanach Marii Schonert-Biniendy i powinny, drodzy Państwo, zająć wyraźne stanowisko, że dana osoba ma prawo wyrażać swoje poglądy, a funkcję pełni bez zarzutu. I jeżeli Donald Tusk czuje się urażony, to ma możliwość, drodzy Państwo, dochodzenia swoich praw na drodze procesu cywilnego o tak zwane dobra osobiste. Natomiast moim zdaniem nie ma tutaj złamania prawa, jeżeli idzie o zniewagę, bo tylko to może być brane pod uwagę, dlatego że tego typu fotomontaże czy zdjęcia są powszechnie krążące w sieci, a także są przyjęte do kanonu europejskiej krytyki. Wielu europejskich polityków w ten sposób się krytykuje i nikt nikogo nie ściga za pomocą prokuratur, a także nikt nikogo, drodzy Państwo, nie linczuje w mediach. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy tylko rozpoczęła się wojna na Ukrainie w związku z tym Krymem i Donbasem, w tym momencie Tusk nie startował na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nie dokończył kadencji Platformy Obywatelskiej, bo został mu jeszcze jeden rok do wyborów parlamentarnych, tylko postawiono go na szefa Rady Europejskiej. Czyli te zdarzenia na wschodniej granicy spowodowały odwołanie Tuska z Polski przez Niemców. Czego oni się, drodzy Państwo, bali? Tusk miał dobre stosunki z Federacją Rosyjską. Proszę zwrócić uwagę, że komisja wyborcza, ta główna, centralna, warszawska, jeździła do Moskwy uczyć się przeprowadzać wybory, chociaż my jesteśmy w Unii Europejskiej, zamiast pojechać na przykład do Berlina, do Paryża, do Wielkiej Brytanii czy do Madrytu, nauczyć się przeprowadzać wybory. Drodzy Państwo, jak to jest, że Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz bronić Tuska, byłego szefa Platformy Obywatelskiej w Polsce? Dlatego, że zobaczymy, jak zachowa się prokuratura, która, jak wiemy, działa politycznie, bo prokuratura jest podporządkowana ministerstwu. Jeżeli prokurator nie wykona swoich obowiązków, to po prostu traci w takim układzie pracę. To nie jest system sprawiedliwości, ścigania i sądzenia mający kontrolę obywatelską. To znaczy, że w sądach są ławnicy, a prokuratorzy są wybierani w wyborach i są niezależni. Oni są wszyscy sterowani centralnie. To się tak naprawdę nic nie zmieniło od PRL-u. To jest typowy system centralnie zarządzany, taki sam jak był w czasach stalinowskich. Z tą różnicą, że po prostu tylko nie strzela się w potylicę. I na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź na temat afery związanej z publikacją zdjęcia Donalda Tuska w mundurze SS przez polskiego konsula honorowego w Stanach Zjednoczonych, Marię Schonert-Biniendę.